inwestycji polegających na budowie kanalizacji sanitarnej, drogach, chodnikach. Informacje chciałem Państwu przekazać w zasadzie przypominając dotyczące świetlicy wiejskiej w Zebrzydowie i szatni klubu sportowego z Partii Zebrzydowej, oświetlenia, kilka słów na temat oświaty i edukacji, dróg, remontu rewizji Ochotniczej Straży Pożarnej, współpracy z organizacjami pozarządowymi i spraw dotyczących, to w zasadzie na zakończeniu, dożynek gminnych, które w tym roku odbędą się w miejscowości Zebrzydowa. No i oczywiście temat ważny to kwestia opieki zdrowotnej i ośrodka zdrowia w Zebrzydowie. Czy Państwo do tak przedstawionego planu macie może wnioski, pytania, chcielibyście rozszerzyć? Może coś Państwa nurtuje, czego nie podałem, a będzie Państwa interesować. Albo tak ustalimy, że w trakcie dyskusji, jak Państwo będziecie.